A ja czytam ostatnie pytanie dla pana Artura. Jak nazywa się pierwszy kieliszek dla spóźnionego biesiadnika? Ojej. I mamy takie warianty. Tajniak, jawniak, karniak czy zaliczniak? To znaczy, z tego co ja się spotkałem, to zazwyczaj z nazwą karniak, ale tajniak, jawniak, zaliczniak, nie wiem. Stawiam na C. I super! Proszę na środek te koperki. Ja je rozłożę. Dobrze, proszę. Rozkłada mi tu prawie 2 lata. Proszę prawie bardzo. 2, to już 2? Tak, prawie. No jeszcze nie 1,5 tak naprawdę. No, to czas szybko leci. Tak, po kolei, żebyśmy lepiej to wszystko widzieli. Panie Arturze, sprzeda mi pan te kopertki, czy pojadą z państwem do Częstochowy? W sumie tyle tych kopert. 38 i 16 do mnie. No, co dalej? A 34, 31 i 38... przepraszam. 34, 31 i 30... byłbym zainteresowany sprzedażą. Czyli na poważnie rozmawiamy o sprzedaży tych 3 kopert, tak? Tych 3 kopert. Dobrze. Za ile? Za ile? Może tak. Żeby to tak fajnie zabrzmiało. Dużo może. Może nie. Może mniej. Nie będę mówił, co by mi się przydało, co bym chciał kupić, bo to nie jest ważne. Ile? Ile? Konkretnie. Za te 3 sądzę, że tam coś musi być, bo i tak będzie. 15. Jak pan powie realną kwotę, to może będę skłonny. Realną. Mhm. A jaka jest realna kwota? 4000 to już realna. 4. Daję 4. A 6. Też jest realna, trochę naciągnięte jest 6. 6 jest naciągnięte, tak? Bo 5 to mógłby się zgodzić. A 6? 6 i tak nie. Za dużo. I tak za dużo? No. Kurde, to jest niedobrze, bo pan ma przewagę nade mną. Ja nie wiem, czym ja handluję. Na dobrą sprawę. No właśnie, 5 tysięcy dostaje pan za nic, prawda? Dobre handlu jest powinien wiedzieć, co sprzedaje. 5 tysięcy za nic. Za nic. No. A może za coś? To co, konkretnie, 5 tysięcy? Nie. Jaki jest konkret? 6. A mówisz 6. Dobra, 6 do studia, proszę. Proszę bardzo, 6 tysięcy. 16,38 pana, te 3 koperty moje. Tak. I 6 tysięcy pana. I 6 tysięcy. Tak? Tak. Sprzedaje pan coś jeszcze? Nie. Dlaczego nie? Tak nagle teatr nie zdecydował. Nie. Jakaś taka... Chciałbym po prostu pokazać, że pan potrafi decydować, tak? O to chodziło chyba. Czasami trzeba. Nie zawsze, ale czasami trzeba. 16,38. Zabieram. Nie sprzedaje pan nic? Zależy, co pan zaproponuje. Za którą? A którą pan by chciał? Obojętnie. Obojętnie? Mhm. Ciężko mi powiedzieć, naprawdę. Ciągle nie wiem... Wszystko opiera się na to, że to jest gra w ciemno. No jasne. No, jak jest gra w ciemno, to trzeba grać w ciemno. Zresztą oni nawet planują jakieś afrykańskie państwa kupić. To znaczy, chciałem panu powiedzieć, że jak oglądałem i pan tak? opowiadał, że sprzedali, żeście jako telewizja licencję do innych krajów, to tak. Mnie to ucieszyło. Bo po raz pierwszy my sprzedajemy coś do innych krajów, a nie my cały czas kupujemy. Właśnie. Dokładnie. Wreszcie polski format telewizyjny zaczęli tak. kupować. Powiem panu, że nawet Wietnam chce kupić. Wietnam? Tak, chodzi. Poważnie, Wietnam. A powiem panu, że tam mogą być ciekawe gry, bo oni lubią hazard, prawda? No nie wiem. No, Azjaci potrafią się targować. No nie wiem. W każdym razie, że bardzo mnie to ucieszyło, że po prostu inne telewizje to... inne kraje to kupiły, nawet mam znajomą na Ukrainie. Do naszej polskiej gry. To o której gadamy? O której gadamy? Pozwolę wybrać.
Przedtem ja wybierałem, wybierałem 34, 31, 30. Teraz ja pozwolę wybrać. O 16 pogadajmy. 16. Kupię 16 z dużą chęcią. Z dużą chęcią? Tak. Z dużą chęcią. A ta 16, ona się tak bardziej uśmiecha, czy tak smuci? Zależy kogo. Mnie. Czy się do mnie uśmiecha, czy nie? Ja się do niej cały czas śmieję, a ona nie wie, czy się uśmiecha do mnie, czy nie. A ileż ona kosztuje? Zależy, jak bardzo się uśmiecha. Umówmy się tak. Od teraz pan mówi konkrety. Konkret. Dobra? Wymieniamy 30 na 38. 30 na 38? Możemy spróbować. Proszę. Wymiana? Wymiana. Proszę. Pan ma 16 i 30. Ile tu? Tu jest 6 tysięcy. Tak. I teraz tak. Słucham. 38 jest u pana, 30 jest u mnie, tak? Tak. Dobrze. To może w tej 30 będzie coś dobrego? Może. W sumie 30 też parzysta. Parzyste liczby są dobre, podobno. A zobaczymy, na co się wymieniliśmy? No możemy spróbować. Którą oglądamy najpierw, 30 czy 38? Pana czy moją? Najpierw pana. Dobrze. Tak, że decyduję za pana. 30. Co pan tam ma? Już, otwieram. 500 zł. 500 zł. Połóżmy tak na wierzchu. I już nie wkładamy. Dobrze. I pan wymienił właśnie, prawda? 38 oddał mi, a wziął 500 zł. Tak. To zobaczmy, co jest 38. Już. O. 2000. 2000. Czyli też dobrze. Słaby interes pan zrobił. Słaby. Niszczymy, bo to moja koperta. Niszczymy, to niszczymy. Ale dramatu nie ma, prawda? Pewno, tak. Że nie. Ten sygnał, ten dźwięk. Wymienimy teraz 31 na to 500, które pan ma. Pan mi daje 500 zł, ten czek, a ja panu oddam, dam panu 31. Czyli koperta 30 na 31. Już pan wie, że to jest 500. Tu jest 500 zł, tak. Że jest coś pewnego. Mhm. Na prezent dla dziewczyny starczy. Może nie jakiś taki super, ale no zawsze coś. 16, tak? Jeszcze nam zostało. Nie. Czy wymieniamy 500 na 31? Nie. No dobrze. Proponowałem wymianę, prawda? Tak. To zobaczmy w takim razie, tak, co panu chciałem oddać za 500 zł. Już oglądamy. 1000 zł. 1000. No bo chciałem, żeby miała lepszy prezent, prawda? No, warto było zamienić. Do niczego. I teraz mam 34. 34, tak. Tak. Chciałby się pan wymienić na 34? Po tych kopertach kusząca propozycja. Jak się tak patrzy, coraz większe kwoty. No może. Ale zastanawiające. Nie wiem, czy wymieniać, czy nie wymieniać. Tak. Decyzja. Decyzja. Tak. Konkretnie. Dobrze, wymieniamy. Na którą? No to 500. Mówiąc prawdę, chciałbym wymienić na 16. Na 16? Tak. Nie. Chciałby pan wymienić na to 500, otwarte, tak? Dobrze myślę? Tak. Tak, tak, tak bym chciał, aczkolwiek nie jestem do końca o tym przekonany. Bo nie wiem, czy to zrobić, czy tego nie zrobić. Czy wymienić, czy nie wymienić. Proszę zapytać się pani Ewelinę. Jak sądzisz, wymienić, czy nie wymienić? Znaczy, ja bym nie wymieniała. No tak, bo to jej prezent, nie? Dobrze myślę. Dobra, prezent zostaje, nie wymieniamy. Zostało 16. 34 jest pana. Dobrze. A na 16 wymieniamy 34? Nie. Też nie. Też nie. Dobra, to co, oglądamy 34, prawda? A możemy. Proszę bardzo, zobaczmy,
Co tu chciałem panu dać? 34. Już, otwieram. No. 100 tysięcy, prawda? Proszę jeszcze raz pokazać do kamer. Chciałem dać albo za 16, albo za te 500 zł, prawda? Tak. A pani Ewelina, ponieważ uznała, że to jest jej prezent, 500 powiedziała, nie wymieniaj. Nie. A autko mogłoby być, prawda? Zamiast wobec perfum, kolacji i nie wiem czego, bo... Nieważne. Trzy auta, bo jedno to już luks. Luks? No za 100 tysięcy to i 3 auta można kupić. Byłoby, byłoby. No. No ale trudno. Dla pani Eweliny, dla pana i dla... Nie wiem, możemy kartu teraz wymienić, ale już za późno. No i pan nie chciał mi oddać 16, prawda? No nie chciałem. Ja proponowałem panu 100 tysięcy za 16. To zobaczmy, co pan ma w 16. Już, oglądam. A może ją jednak sprzedamy? Nie chce pan jej kupić. Sprzeda pan? Tak. To znaczy za ile, o. A za ile? 5. 1000 dam. 4. 2. 3. 2000, ani grosza więcej. Dobra. Zapytajmy panią Ewelinę. Pani Ewelino? Nie słyszałam kwoty. 2000 za 16. Nie wiem, decyzja należy do ciebie. Ja już jedną podjęłam. Niezbyt słuszną. Tak, podjęła i tam w tym momencie straciliście 95 tysięcy. Panie Arturze. Drobne. Panie Arturze. 2000, tak, zgadza się pan? I 16 moja? Bardziej bym wolał 3. Szczerze. Ja wolę 2. 2? A czemu nie 3? Też parzysta liczba. A czemu nie 2? Parzysta liczba. A 2 na początku to tak. Źle się kojarzy. 2000 daje. Bierze pan czy nie? Czy woli pan kopertę? Jak patrzę na tą kopertę i... Szczerze, to zawsze raczej jestem bardziej taki zdecydowany, a teraz nie mogę podjąć decyzji. Bo nie wiem, czy ją wziąć, czy nie. Proszę pośrodku położyć tą kopertę. Tak? Zrobimy dobrze test, dobrze? Dobrze. Proszę przynieść 2000 do studia. Proszę wybrać. 2000 może pan przesunąć teraz do tych swoich pieniędzy. Przypomnę, 6500 tu jest, prawda? Mhm. I może być jeszcze 2000. 8,5 pan będzie miał na koniec gry. Tak. Albo 16 pan bierze, a 2000 zostają na stole. 2000 na stole. Proszę o decyzję. W sumie miałby pan 8500 na koniec gry. 8,5. Mhm. Jeżeli zdecyduje się pan na pieniądze. Na pieniądze. A jeżeli zdecyduje się pan na kopertę, no to nie wiemy, prawda? To znaczy ja nie wiem. Dokładniej. Ojej. Proszę o decyzję. A czy jest możliwość jeszcze potargowania się o tą kopertę? Nie. Nie ma. 2000. Wybór należy do pana, słucham. 2000 albo koperta, tak? Tak. Zastanawiam się nad tą kopertą, szczerze mówiąc. Bardzo. 2008 już by jakaś wycieczka była. Na coś można przeznaczyć. No właśnie. Właśnie. Wziąć 8,5. Młody człowiek, do przodu będzie 8500. A 16 wielka niewiadoma, prawda? A jak jest tam minus? Będzie panu przykro? Będzie. Nie powiem, że no nie właśnie będzie. Będzie. A nie lepiej wziąć tą 2 i mieć 8,5? Dwójkę i 8,5. No.
Decyzja. Pojedziecie sobie do ciepłego kraju gdzieś. Pani Ewelina, co robić? To znaczy tak, ja bym wzięła kopertę, ale decyzja należy do niego. Panie Arturze, proszę decydować. Proszę decydować. Czyli tak. Nie, bo chciałbym zobaczyć naprawdę ze tej 16. Wszystkie koperty, wszystkie, żeśmy oglądali? Bo już tak gubię się. Trochę ta trema tutaj mnie męczy. Pierwszy raz w telewizji. Wszystkie debiut. Widzieliśmy, tak? Wszystkie widzieliśmy, dobrze. Wszystkie były dobre. W miarę, coś tam w nich było. Coś było, 100 tysięcy. Ale woleliście 500 zł. Pewnie, dobre 500 zł. Decyzja. Koperta czy pieniądze? To znaczy, tak jak powiedziałem konkretnie, jeśli wziąłbym 2000, chciałbym zobaczyć coś w tej kopercie. Koperta czy pieniądze? Koperta. Dobrze, koperta jest pana. Mam otworzyć? Teraz to pan może robić, co pan chce, bo to jest dobrze. Pana koperta. Otwieram. Chce pan otwierać, oczywiście. Co tam jest? Minus 50. O, to nie jest nie tak źle. Nie lepiej było wziąć tą dwójkę, mieć 8,5, pojechać sobie do Tunezji albo gdzieś? No oczywiście, że lepiej. A teraz zostaje Słoneczne Piaski, Bułgaria. Dobra i Bułgaria. Dobra i Bułgaria, oczywiście. To jest pana koperta. Moja? A, no oczywiście, że pana. I pana jest to wszystko. Czyli tu mamy 6 tysięcy, prawda? Tu mamy 500 zł, 3250. Niech pan więcej o żadne decyzje nie pyta pani Eweliny, dobra? Dobra. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Gratuluję wygranej. To wszystko pana. 3250. Dobrze. Do Egiptu można jechać. Do widzenia. Do widzenia. Dziękuję. Ja mnie pytaj. Myślałem, że z moim kulawym szczęściem będę miał gorsze koperty i gorsze stawki, dlatego zgodziłem się na tą zamianę pieniężną. A okazało się, że te koperty były całkiem fajne i mogłem ciągle być przy jednym zdaniu, żeby koperty zostawić dla siebie. Jeżeli państwo chcą przeżywać podobne rozterki jak pan Artur, zapraszam do Gry w Ciemno. SMS o treści start pod numer 75 550. Dziękujemy i do zobaczenia. Dzięki panie Ewelinie, pani Ewelinie, dziękuję. Dzięki, gratuluję.